Cześć, tu Bruder Fan Antek i Tata. Słuchajcie, nasza rzeżucha urosła. Urosła tak mocno, że nawet taki las się z niej zrobił. Patrzcie, jaka tutaj, no jak dżungla jakaś. Mamy tutaj przygotowanego tego oto tutaj jegomościa, czyli klas Jaguar 900. Oprócz tego do ładowania Manitou Cat oraz Double Eagle i przyczepa zdalnie sterowana. Tak jest. I jeszcze Action Siku, ten zdalnie sterowany. Może powiemy na początku, co będziemy tutaj chcieli zrobić. Czyli będziemy starali się tym oto jaguarem. Jegomościem, jak się to mówi. Jegomościem. Skosić tutaj tą oto rzeżuchę. Potem załadować ją tymi oto ładowarkami na przyczepę, wysypać, a potem Siku jeździć i ją ugniatać. Dobra, ja już tutaj sobie wyciągnąłem. Dobra, toś, spróbuj wjechać. Tutaj tak na niby, że kosimy. Ja tutaj to próbuję przytrzymać. Antosiowi ciężko tu jest. Ciężko przez ten oto. No. Tutaj teraz próbujemy podciąć ją trochę. No wiadomo, że to jest tylko taka zabawka, nie? Spróbuj ja też zawinąć i w drugą stronę niby, że jedziesz, nie? A tutaj się to będzie obcinało. No patrzcie, Antoś już... Tak jest, i Antoś jedzie z tej strony. Ja tutaj już przytrzymuję. Nożyczki aż mają problem tutaj, żeby ścinać to. Ja ciebie. Ale czujesz, Antoś, taką rzeżuchę? Czujesz to siano? To jest taka wręcz sieczka taka prawdziwa się zrobiła. Niby, że ten jaguar tutaj tak... A tutaj jeszcze. To tak zrobił. Będziemy robić... No to czekaj. No musisz ten zostawić. Mamy tutaj trochę miejsca. Będziemy robić kiszonkę. Zmienisz się, kochanie? Może cię ręka boli. Serce mi ja boli. Ja mam nogę. Moją żonę serce boli, bo kwiaty dostała. O Jezu, już mi dogaduj. Już teraz będę musiała być temu koniu wdzięczna. Mama, mogę... Czekaj, już tutaj, bo tutaj już nie chcę tak za mocno, widzisz? No, tutaj bo to aż się takie zgniło. Błoto, żebyś się nie zakopał tymi, tymi szerokimi oponami. Za mocno podlaliśmy, musieliśmy. Aż taki gnój się zrobił czasami. Dawaj, dobra, jeszcze raz przejedź. Dawaj, Antek, zobaczymy. Przejedź tym jaguarem. Zobaczymy, co z tego pójdzie. Uwaga. Tutaj ci się, dobra, przejechał, okej. Okay. A czekaj, bo chyba to już jest podcięte, co? Dawaj te ładowarki, Antoś, szybciutko. Jestem, raz, a ty chybcikiem. Dobra, ja będę Manitou. Podjeżdżam, uwaga, nabieram. Tata, ty musisz tak na tej wacie tutaj na przykład. I wtedy... No to a przyczepą trzeba podjechać? Czy na przyczepę będziecie jeździć? Kurzawa. Ciężko nabrać. O, fu. No już tak nie śmierdzi. No, no. Nie gadaj. Spleśniałe. Co spleśniałe? Pleśń czuć? Nie wiem. Dobra. Nabrałem. Uwaga. Podnoszę. Pokażę wam, jak tutaj będzie ładowanie. Cześć, Antoś. To ja. Nie. Absolutnie. Żadnej burty. Borty. Dobra. A możecie je raz jedno, raz drugie? Może ja się wycofam, bo ja byłem pierwszy, Antoś mi się wepchnął. Trążony. Dobra. Antoś, pakuj następne, tata teraz wysypuje. Dobra, Antoś. Teraz ty. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Do wysypki. Rym cim cim cim. Dobra, jadę. Tutaj trochę... Manito jest fajne, bo można tutaj sobie stałą tą głębokość nabierania ustawić. Czekajcie, ręka jakaś chodzi w kadr. Antoś już podnosi na swoim wysięgniku. Ja wam pokażę, jak to on tutaj wysypuje, patrzcie. Bardzo ładnie wyciągnął. Ciekawe, co cyklopa zrobią kiedyś. Cyklopa. Co to znaczy?
No kiedyś no, taki ładowacz. Taki ładowacz do obornika. Do gnoju, do gnoju. No do gnoju on był, no trzeba mówić po imieniu. No, on się jakoś nazywał, ostatnio nawet gościu mówił. Na live kolega. Jak on się nazywał? No to jeszcze już chyba więcej tego nie zgarnę. O! Tam jest jeszcze, popatrz, jest. Dobra, wyładowywuję. Dobra. Tak więc jak i dzisiaj maszyny Brudel świetnie się sprawują. Tak jest. A potem weźmiemy tą... Ja myślę, że tą batę ściągniemy zaraz, Ania, zostawimy ten, tą folię. Worek suchy. I potem moglibyśmy to wyrzucić na tą folię i ubić to. Mężu, uśmiech! Dobra. Co tu jeszcze zostało? Co to? Mówiłeś, Antek, że już nie masz co, popatrz. Mówił, został. Mówił. I posłuchił. Które to? Dobra, ja to nabiorę. Nabieraj to, mój najkochańszy. Mężu. Dobra. Podniósł. Dobra. Muszę to trochę wysunąć. Teraz dałem to na pełnym wysięgniku. Na pewno. Na pewno podjadę i wysypię. Uwaga. Opuszczamy. Kurde, żebym tutaj dobrze pokazywał. I teraz... Żono, jakbyś mogła otworzyć łyżkę z gnojowicą. To się nie otwiera? No nie. Thank you. Buu. Reverse. Aż się koła oblepiły, Anti. Twoje też? Mam je w takiej rzeżuszce. Ty. Moje słabo. Naprawdę? Zobacz. Poka. A twoje? Chętnie zobaczę. Faktycznie. Ja chyba więcej trochę pracowałem. Antek, zgarnij to. Swoją łyżką. O, możesz to teraz pozgarniać, Antosiu. Co chyba nie zbiera, co? Co już tu masz, kotku? Widok. Jaki widok? Dobra, chyba jednak nie pyknie. Dobra. Pyk. Uwaga. Teraz akcja wyładunek z przyczepy. A on też odpalaj. Tylno, najpierw musisz się ustawić, potem tylną bortę. Widzę, że ciężko cofnąć. Dobra, możesz wysypywać już chyba. Cofnij. Albo, dobra. Dobra, w porządku, zamknij. Odjedź trochę, to trzeba tutaj przygarnąć. I teraz musisz dać tego siku, proszę cię. Albo tego odczepić jeszcze. Albo tego i to najpierw tym dużym. Dawaj tego dużego. Fenta, Justyna tutaj walczy z tym. Ale. O ja. No i co teraz, Justynia? Ktoś tutaj źle założył, Ania, weź to, bo to się pracuje. Bardzo ładnie to. Ale tutaj to. Folia się tutaj tak pozbijała. Już taka. Myślisz, że już jest odpowiednio dobrze ubite? Chcesz to otworzyć? On też wyłącza tutaj już go. Dobra, Antku. Dawaj teraz tego małego. Jest mały, ale proszę, silny, pilot, nie? Dla ciebie. Mały, ale wariat, jak to mówią. Dobra. Jest syna, teraz niego. Podnieś może ten przedni. Nie, już tylko to było koszone, wiesz? Ścinane. To możesz tu pokosić. Tak szybko. Jedź, kosz. Chodź, będziemy razem poszli. Ale tym przednim... Zobacz, jak się to kręci. O, nie.
No, trochę tam. Też tak. Trochę tutaj, kurde, się zawinęła ta folia. No, on jest słaby do tego. Antoś, tak nie cofniesz. No, chyba lepiej ubitka była tamtym traktorem jednak, tym większym. A pokaż nam tego większego. No, daj tego fenta, nie? Wyłączyłem go. Dobra. Ojej. Czyli jak widzicie, tutaj się trochę nam zalepiały te koła. Nie, tata, one folią się. One, te koła, silniczek był... Dawaj, 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 bez gadki tutaj zbędnej. O, pęknie. Mam jakąś folię? Bardzo ładnie. Oby tak dalej. Dobra. Myślę, że już jest ubite. Teraz słuchajcie, mógłbyś wyjechać z nim z tego pola. Ty. Dobra. Teraz to, co trzeba zrobić, każdy szanujący się rolnik. Mamy folię i trzeba to przykryć folią i dać na taras. Ale na, co, na taras? Co? No dobra, to będziesz miał to w pokoju. Będziesz spał z tym, dobra? Nie. A jak będziesz dawał krowom? No. Masz tam krowy z Grudera, Wyki. Będziesz musiał codziennie przyjeżdżać i troszeczkę tylko brać z tej wielkiej kupy, nie, Ania? Jak to jest? Jak to u was się robiło? Nie wiem, nie mieliśmy. Gdzie są... A, dobra. Ale to się... Nowy sposób krojenia, poli. Jak to zrobiłaś, nie? Ja! To się odczepia! No nie, że się odczepia, dobrze jest! Dobrze było, nie pamiętam! Ten już pościąga! Dobra! I teraz to za chwilę wyniesiemy na taras i tu się kończy nasza przygoda z rzeżuchą. Z kiszonką! Ale nie, ale kończy się na tym etapie, bo później zobaczymy, jak ta kiszonka będzie lepiej wyglądać. W sumie to powinno być bardziej chyba bez dostępu powietrza. Bo to chyba zgnije. No ale sprawdzimy tak. Tata, nie, no nie. Empirycznie sprawdzimy to, prawda, Antosiu? Empirycznie to znaczy, że tak sami sprawdzimy na własnym przykładzie, nie? Jak to będzie wyglądało. Dobra. Mamy na przykładzie. Dziękujemy naszym bohaterom, czyli Mani tu, Caterpillar, Double i podobny do Fenta. I Klas i Jaguar jeszcze Action Klas Siku, i Brother Jaguar i Justina. Dobra, dzięki bardzo, ja też bardzo dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiamy was. Cześć!